siema, hejos. Jadę na spotkanie z widzem, wiecie, przyjechał ponad 100 km z Kalisza do mnie tutaj. Mam nadzieję, że uda się razem pojeździć. O, coś tam, kurde, jest nie halo. Można tam przejechać? Nie ma co, nie, tam jest droga zamknięta. A. Ale nie wiem, czy myślę, że lepiej tutaj. A, dobra, bo dobra. Tam jest szarpa. A, dobrze, dziękuję. W każdym bądź razie Łukasz przyjechał kładem. Mam nadzieję, że trafił pod wskazany adres. O, jeszcze ścigaczem kolega wybrał. Zaczęło padać, także nie wiem, co to kurde wyjdzie, czy coś pojeździmy, ale zależy, jak będzie padało mocno. Jestem ciekawy, jakim kładem właśnie Łukasz przyjedzie. Obstawiam, że to będzie Raptor. Łukasz dojechał. Dojechał. Siema. Raptor? No jak? Wiedziałem. Seria. Wiedziałem się bez papa. Czekaj, ci pomogę. Na szosuwach jesteś? Tak myślałem. A jak? Ja tylko supermoto latam. Supermoto? No tak, bo dwa sezony latałem pod tym Raptorem, latałem po terenie i się znudziło. Aha. Wiesz co, powiem ci, że mi teren też się znudził, tak szczerze ci powiem. Bandyto. Łukasz bandyta. Tak jest. Ja to jestem we wszystkich tych. Tylko szkoda, że wiesz, że ten... Czekaj. Nie, tylko szkoda, że trochę wiesz, pada ten deszcz. Wyleje się, nie ślizgać. Będzie się ślizgało, nie? Chociaż ja tutaj gumę dałem, to nie ślizgło się. A tam policja stoi, nie? No. A to chyba nikt nic nie weźmie, nie? Proszę? Nikt nie weźmie. Nie. Ładny. Myślałem, że tu jest ten, twoje. No. Bo po filmikach, tak? Ale no. Tak nic nie dzieje. Nie. O, dałeś sobie to 4 dychy kosztowało. Ten? 4 dychy? No, bo miał przejechane 4000. Także wszystko było w oryginale jeszcze. A powiedz, a jak długo go masz? Mam tego 2 miesiące. Dopiero? No. Już jest po programie, ma 75 koni. Aha. A co poprawiłeś? Wydech, dolot i mapa. O. I lepszą pompę paliwa. Ale małe kółka ładne.
zaraz jeszcze Tomek przyjedzie. A Kuba? Jeździ? A może Kuba też, ale nie wiem. Zależy. Kiedy? Czekaj. Kiedy? No, ostatnio co mówiłam, to jest super. Aha. Na przyczepkę i do Czech. No ja widzisz, zobacz, też mam super moto. Ale no zobacz jak zjechana. Też jak prawie, patrz, super moto. No. Jeszcze 2 tygodnie i będzie łysa. A jak wyjeździcie codziennie? No. Nie. Idzie. Siema. Cześć. 20 minut nie mogłem go odpalić, nie? Coś ty. Paliwo mu weszło, nie chciał w ogóle z kabla i pójść, nie? Aha, aha. Siema, Łukasz przyjechał nas uczyć na kole kładem. Cześć Tomek, jasne, nie umiem jeździć. Siema Łukasz. A powiedz mi Łukasz, jak ten, jak długo jeździsz na kole kładem? Kurczę, tak 2 lata, nie? 2 lata. Non-stop, supermoto, supermoto, supermoto. Czy nie, no wcześniej tak enduro i trochę supermoto. A teraz a tylko na kole, na szosę, jak długo? No to 2 miesiące. 2 miesiące tylko dopiero. Tylko 2 miesiące. I już tak ci idzie na kole? No zobaczymy jak idzie. Ocenicie sami. Ślizgo jest jak cholera. Ślizgo jest? Zobaczymy. Kurde, Łukasz się nie boi ślizgiej ulicy. Będziemy bokiem latać. A powiedz, a jakieś porady do gumowania na kładzie? Trzeba odlokować głowę. Tak? I hamulec przede wszystkim. I co? I pion musi być? I musi być pion. No widzisz, kurczę, ja postępów nie zrobię. Zrobisz. Będzie no, czas, namówisz mnie? Namówisz mnie? No mówię cię, będę przyjeżdżał częściej. A lepiej na kostkach się gumuje, czy na Znaczy mi szosówka? To nie ma różnicy. Nie ma. Nie ma różnicy, a kolega jeździ też Raptorem, to założył sobie kostki, bo mówi, że aha, bardzo na światłach mieli, nie? No. Nie ma trakcji. I zobacz, nie masz za wysokich, nie? Tych no, kół, nie? Z tyłu. I z przodu nie mam oryginalnej zębatki, bo mam 15. Czyli tak idzie VMAX 140, nie? Aha. No. I tak to ja bym cię beton przegonił, wiesz, bo moja 147 idzie. No to na pewno. Ale tylko o 7 więcej. O. To jakbyśmy się jak te tiry ten... A poradź, jak na przykład jak ci zjeżdża na prawo i lewo, to co robić? Balansem? Przede wszystkim powietrze muszę mieć wyrównane. A później tak? To tylko balansem. Aha. I już uczę się skręcać na 2 kołach, nie? Kurde. Robię coś takiego, że ja przeginam się i wtedy gazu dodaję, on skręca. Tylko mało powietrza trzeba mieć. Ile ciśnienie? No 0,4-0,6. O! No, no tak, jak widać. To są, wiesz, dużo. Ważne wskazówki, no faktycznie, nie jest dużo. Nie jest dużo, no. Mogłoby być mniej, ale tak jest okej, okay. Jest wyrównane. Fajny Raptorek, nie? W oryginale? No super moto. Policja tam się nie dziwiła, że cebula ożyła i że jedzie? Zajęci byli. Co? Zajęci byli. Dokuczają wam? Nie. Bo u mnie już jeżdżą po osiedlu. Tak? Czatują na mnie. Na ciebie? Jak ja wracam o 2-3 w nocy, jak my jeździmy po nocy po Kaliszu. O kurde. No, także tak to wygląda. No zobaczymy. Zobaczymy. Zaraz przestanie padać. Zresztą takie... Takie padanie to nie padanie. No. To chyba podzielę to na parę odcinków, wiesz? Co byś jeszcze opowiedział o tym kładzie? Nic no. Pełny koks tu jest, oprócz wałka z tej 3 z Ameryki, ale zobaczymy jak piec wytrzyma, no to będziemy wkładać wałek, a jak nie, no to MT-09. Bo ten silnik świeży jest. Tak, tak. Z tego co wiem, no to 4000 km przyjechane. Górę tam otworzyliśmy, no to wszystko jest okej, okay, nie? Także zobaczymy.
Ładnie jest. I patrz, tu poszerzeń nie masz z przodu, mam, nie? Mam. Masz? Mam. Leciutkie. Leciutkie. Nie za dużo. A z tyłu? Też. A z tyłu ile masz? O kurde, chyba 5 cm? Aha, no. No, przód skręcony na maksa, żeby był twardy, żeby lepiej przy opadaniu? Podnosiło. Tak. Znaczy żeby lepiej podnosiło. Aha. Tył znowu jest mięciutki. Mięciutki, no. Żeby przy wstawaniu lepiej, nie? Mhm. No. Żeby szybciej przysiadł, nie? No widzisz, to ty masz to wszystko obcykane, to nie ma tak. No ja uczę się tak, na błędy wyciągam. No, no, no. Nie ślizgasz się na siedzisku? Nie. Ty jesteś kozak. Ale ostatnio tutaj miałem nóżkę. No. A drugą chciałem przycierać i zrobiłem Batmana, nie? Zleciałem. Ty tylko tu nie zrób nic, nie? Żadnego Batmana nie zrób nam, nie? Żeby do domu dojechać. No, to podzielę na parę odcinków. Na razie ten odcinek to będzie właśnie. Boli siedzi skubany, nie? Właśnie ten odcinek no, będzie. Tylko, nie? To na Godziębę to nie ma co nim jechać. Nie, on z terenu raczej nigdy nie zobaczy. Nie lubi. On nie lubi nie tego. Lubi. Jak nie już lubi. Na 4. Tego kamala może. No, to mówisz, a policja was goni tam? Na tym kaliszu? Szczególnie nie goni, nie. Bo my mamy taką też obwodnicę to jest. Mhm. To taka pani spoko przyjeżdża i powiedziała, jak tutaj będziecie jeździć, będzie okej. Okay. A jak wyjedziecie na miasto, macie szczerą walę. Taka pani powiedziała. Taka pani. Taka pani. Taka pani. Pozdrawiamy panią. Pozdrawiamy panią. Bardzo w porządku. Sama jeździ na motocyklu także. Tak? O kurde. Powiem ci nieźle. Ale ty, ale ten tył jaki fajny, ten cały wahacz, nie? Świeże wygląda. Świeży, no. Ja tak lubię dbać, także. A z tyłu jaką zębatkę masz? No oryginalną, chyba 34 powinna być. 34, a przód 15 masz. Tak, a oryginalnie powinien być 14. Mhm. No, tak. Nie, wiesz, to takie są takie niuanse, ale ważne rzeczy. No, a ten wydech jaki założyłeś, co to jest? 3 razy SS. No taki tuningowy, nie? Pełny przelot. Udało mi się dorwać tanio, także. SSS? Tak. Tutaj jest ciekawe to. Zobacz, Tomek, na dźwigni. Zobacz, szkiełko. Szkiełko jest fajne. Tutaj te sety, nie? No, no. Tutaj to jest fajne dołożone, no, ale no jak staje no, na no to musi być blaszki, amulet, nie? Też nie, wszystkie pod siebie tak samo. Takie coś idzie kupić? No. Na Ali? Nie, nie, to gościu robi. Aha. No, mówię, nie, wszystko wypali, co będziesz chciał. I to chyba 180 zł za te 4 blaszki. No, to kurczę, no. Nieźle. I to też ci robił? Tutaj te sety? Tak, to. Też? Tak. Tak najbardziej. A to a, osłona na łańcuch, ty zobacz. No to pomalowałem. To jest szczególasz. Oryginalny. No. A przede wszystkim dojazdem na koleżce jest ważna kierownica, bo mi się wydaje, że na seryjnej jest ciężko. Musi być tak gdzieś bardziej bliżej ciała i wyższa, żeby wyższa, było. Wyższa, nie? No. Bo tak widzę, ty masz taką... Pod oryginalną podchodzi chyba, to jest oryginalna, no to ciężko. To ja do Raptora założyłem jeszcze wyższą. No to taką, powinno być lepiej. Bo to Marcin mi za SG podpowiedział, żeby jeszcze wyższą dać. A to twój Raptor był w ASG? No, tak, też, poprawkę? No. A czy ja Marcina lubię, ale no poszedł teraz w ilość bardzo. Aha. O i ten licznik miałem, co ty? No to do zmiany. Do zmiany. Podczas jazdy czasem się wyłącza. To mój się nie wyłącza. Coś jest, coś mi nie tak jest. Poszedł bo za 150. Mam prąd pod tutaj ten. Pod. Mam temperaturę. I ten silniczek nie wyłącza, a ten się wyłącza. Także jak palę gumę do 110 stopni i odpuszczam, nie? Power bomba, majster! Prawie. Bombery. Super moto, no kurde. No to chodzi właśnie. A pokaż Tomkowi ten filtr. No to jest KN. A wiesz jak ciągnie, jak słychać? Normalnie no musi być, bo gąbka to nie wyrabia. Ja też mam taki, nie? No. A ja zaraz będziecie mi pchać. W życiu! Nie no, odpali. Dobra, no to co? Jest nieśmiertelna. Ten odcinek kończymy, przestaje padać i będziemy co? Lecimy. Lecimy zaraz. Pozdrawiamy. Diablo. Diablo Łukasz. Amator Rider. Amator Rider. Na stację musimy jechać. No, ja też na stację. To na... Tu nie, bo tu policja. To no. Tymczasem... Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.